Druga runda drużynowych Mistrzostw Polski. Motor Lublin na własnym torze podejmuje Stal Wanpur Rzeszów. Jak pamiętamy, Motor Lublin w zeszłym sezonie tylko cudem obronił się przed spadkiem do drugiej dywizji dzięki zwycięstwu dosyć niespodziewanemu nad Apatorem Toruń na torze w Toruniu. Natomiast Stal Rzeszów w brawurowy sposób awansowała do pierwszej ligi. Stalowcy po pierwszej kolejce z rozgrywek drużynowych Mistrzostw Polski zajmują drugie miejsce tuż za Polonią Bydgoszcz. Natomiast Motor Lublin przegrała 26 punktami swój pierwszy mecz, dlatego jest na ostatniej, 10 pozycji. Stal Rzeszów przyjechała tutaj dzisiaj po zwycięstwo. Nie ukrywają tego zarówno działacze, jak i zawodnicy. Jak na razie pogoda nie najlepsza, ale mimo wszystko jednak sędzia zawodów podjął decyzję o rozpoczęciu tego meczu. Zapraszamy. Przed chwilą sędzia ogłosił, że zawody jednak się odbędą. Co sądzisz o tym torze? Tor myślę, że jest dosyć, że jest, był padał deszcz, prawda, ale tor nadaje się do jazdy i myślę, że będą dosyć ciekawe zawody. Panie trenerze, nastrój wśród chłopców jest bojowy, prawda? A jakie jest pana zdanie? No, jestem na pewno optymistą przed tymi zawodami, ale umiarkowanym. Uważam, że zespół jest przygotowany dobrze. Tor nie sprawia w tej chwili trudności. Po oglądnięciu tutaj próby toru nadaje się do jazdy. Zobaczymy, co będzie w trakcie zawodów, ale myślę, że będzie dobrze. Tydzień temu niezbyt udany występ na stadionie Polonii Bydgoszcz. Przegraliście dość wyraźnie. Jak będzie w dzisiejszym spotkaniu? No, panie redaktorze, dzisiejszy tor no, jest fatalny. No, sędzia zadecydował, że jednak zawody odbędą się. No, tutaj decydować będzie start. W tych zawodach. Kto wygra start, to najprawdopodobniej wygra wyścig. Chciałbym szczęśliwie odjechać 20 sezon i poprawić lepszą średnią jak w roku poprzednim. Rozpoczęliście fatalnie, nie wyszło wam specjalnie na torze w Bydgoszczy. Jak będzie dzisiaj? No myślę, że na swoim torze każdy jest mocny, powinniśmy ten mecz wygrać. Jak widzimy, humory zawodnikom dopisują to bardzo dobrze. Także uspokoili się kibice, którzy z niepokojem czekali na decyzję sędziego, czy mecz odbędzie się, czy nie. Drużyna Stali Wanpur, drużyna gości, występuje w następującym składzie. Z numerem pierwszym Rafał Wilk, z numerem drugim Sławomir Sitek, z numerem trzecim Georgi Petranow. To jest Bułgar, proszę państwa, ale z obywatelstwem polskim, nie jest to zawodnik zagraniczny w tym składzie. Z numerem czwartym Janusz Ślączka, z numerem piątym Zsoltán Adorján, to jest właśnie obcokrajowiec, z numerem szóstym Maciej Kuciapa, z numerem siódmym Piotr Winiarz i z numerem ósmym Piotr Gancarz. Gospodarze. Z numerem dziewiątym lider drużyny, oprócz oczywiście doskonałego kangura, potem to pseudonim Australijczyka Lejka Adamsa. Z numerem dziewiątym Marek Kępa, z numerem dziesiątym Robert Szewczyk, z numerem jedenastym Jerzy Mordel, z numerem dwunastym Marek Muszyński, z numerem trzynastym właśnie Lejk Adams, z numerem czternastym Robert Dados, z numerem 15 Paweł Staszek i z numerem 16 Tomasz Słowiński. Pierwszy mecz w pierwszej rundzie. Polonia Bydgoszcz Motor Lublin. Oczywiście mówię tutaj o występie lublinian. Przegrany na torze w Bydgoszczy 58-32. Było to do przewidzenia. Po tym spotkaniu kierownik drużyny motoru Tadeusz Supryn stwierdził, że jego chłopcy mieli za mało sparingów i nie mogli się bardzo dobrze przygotować do sezonu. Drużyna robiła co mogła. Marek Kępa wywalczył 12 punktów, Lake Adams 11. Pozostała część zespołu spisała się nie najlepiej. To bardzo delikatne określenie. Adams jak zwykle bardzo waleczny. W pierwszych swoich dwóch biegach stoczył zacięte pojedynki z obcokrajowcem gospodarzy Henką Gustafsonem. Przegrał je, a w kolejnych nie podejmował już walki, przegrywając z Tomaszem i Jackiem Golobami. Natomiast Stal Wanpur na własnym terenie, zwycięstwo 56-34 z Włókniarzem Częstochowa. Bardzo udany debiut Stali po rocznej przerwie w Ekstraklasie. Powrót udany, przypominam, w 94 walczyli w drugiej lidze i zajęli tam drugie miejsce. Za chwilę zapraszam państwa na start do pierwszego biegu. W pierwszym biegu dzisiejszego spotkania zobaczymy parę Stali gości. Rafał Wilk w kasku żółtym i Sławomir Sitek w kasku białym oraz dwóch zawodników lublinian, Marka Kępę w kasku czerwonym i Roberta Szewczyka w kasku niebieskim.
Motor Lublin, proszę Państwa, jest poważnie osłabiony. Dariusz Stenka, zawodnik, który 5 sezonów przejeździł dla Lublina i bardzo ładnie punktował, powrócił do swojego macierzystego klubu, do Wybrzeża Gdańsk, w którym przedtem jeździł 9 sezonów. A nie będzie także w składzie Lublinian Roberta Juchy, który doznał bardzo poważnego upadku podczas towarzyskiego meczu 30 marca 1995 roku w Rzeszowie. W drugim biegu, w którym startowali właśnie Mordel, Jucha, Gancarz i Ślączka, na pierwszym łuku przewrócił się Piotr Gancarz, najechał na niego Robert Jucha, a efekty tego zdarzenia były bardzo poważne. Złamanie 6 kręgu szyjnego, 10 kręgu piersiowego, 1 i 2 lędźwiowego oraz złamanie szyjki lewej łopatki, lewego obojczyka. Nie muszę mówić Państwu, że jest to bardzo poważne osłabienie Lublinian. Rafał Wilk, ale przeszedł go bardzo dobrze Marek Kępa. Kępa na prowadzeniu, Rafał Wilk ze stali na drugiej pozycji. Trzeci jedzie Robert Szewczyk z motoru i czwarty Sławomir Sitek ze stali. Proszę Państwa, obrazek czasami niestety dosyć typowy dla naszych stadionów. Zawodnicy jadą regularnie, grzecznie, gęsiego po tej walce w pierwszym łuku. Nie dziwmy się troszeczkę. Na razie dajmy odjechać im pierwsze 3 biegi. Niech te motocykle zrzucą tą luźną warstwę. Ten tor jest naprawdę nie najbardziej bezpieczny. I w tej chwili widzimy, że nawet na łukach mają kłopoty zawodnicy z opanowaniem motocykli. Marek Kępa, który w tym sezonie obchodzi 20-lecie występów na żużlowych torach, spokojnie, z ogromną przewagą prowadzi. Drugi jedzie Rafał Wilk, który zdobywa 2 punkty. Trzeci przyjeżdża Robert Szewczyk, któremu zleciał w międzyczasie niebieski pokrowiec, za 1 punkt. Sitek bez punktów, zwycięstwo gospodarzy 4-2. W biegu drugim zmierzą się ze sobą Georgi Petranow, zawodnik stali w kasku żółtym. Jego partnerem będzie Janusz Ślączka w kasku białym. Przeciwko parze Mordel, kask czerwony, i Muszyński, kask niebieski. Motor Lublin, proszę Państwa, nigdy nie zdobył złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski. Raz wywalczył srebrny medal. Natomiast Stal Rzeszów, ale to już jest historia sprzed 34 lat, w 60 i 61 zasiadali na tronie drużynowych mistrzostw Polski. I Rzeszów w tej chwili na podwójnym prowadzeniu. Ślączka, ale proszę, atak po zewnętrznej Mordela. Bardzo dobrze, szeroko poszedł Ślączka, doszedł go Mordel, będzie walka na torze. Szuka tam dobrego miejsca do ataku Mordel. W tej chwili na razie zatrzymał się na tej drugiej pozycji. Ślączka prowadzi. Petranow jest trzeci i czwarty Muszyński. Ale proszę zobaczyć, Mordel złapał w tej chwili Ślączkę. Próbuje, trochę za daleko odjechał do zewnętrznej. W tym momencie chyba już nie dogoni Janusza Ślączki. Janusz Ślączka, proszę Państwa, to zawodnik Stali Rzeszów, który później został skuszony odbywania służby wojskowej do Wybrzeża Rafinerii Gdańsk. Różne tam były perturbacje, chociaż na początku bardzo liczono na tego zawodnika. Mówiono, że być może w tym sezonie w ogóle nie będzie mógł występować w związku z tymi perturbacjami, ale powrócił do stali. Proszę, Janusz Ślączka, 3 punkty, 2 punkty Mordel, 1 punkt Muszyński. Wynik meczu po 2 biegach 7-5 dla motoru.
trzecim biegu pojedzie Lake Adams w kasku czerwonym. Doskonały Australijczyk z Lublina. Jego partnerem będzie Robert Dados, a para stali to Zsoltán Adorján w kasku żółtym i Maciej Kuciapa w kasku białym. Oczywiście, jak krzyknęli kibice Lake Adams, drugi jest Zsoltán Adorján, trzeci jedzie Kuciapa, czwarty Dados. Znowu podobna sytuacja. Znowu zawodnicy rozciągnęli się na torze. Proszę Państwa, Lake Adams, który zastąpił bardzo godnie w Lublinie doskonałego Hansa Nielsena, nazywanego w Lublinie profesorem. Początkowo troszeczkę kibice musieli się do niego przekonywać, ale szybko zobaczyli, że jest to bardzo, bardzo waleczny zawodnik, który nie odpuszcza żadnego meczu. Jeszcze będzie czas, żeby Państwu o nim opowiedzieć. Adams pewnie spokojnie, ma teraz dużo miejsca. Spokojnie jedzie Zsoltán Adorján. Nie podjął z nim walki. Ogromna, ogromna różnica między dwoma zawodnikami. Trzeci jest Kuciapa i czwarty Dados. Trzy punkty Lake Adams, dwa punkty Zsoltán Adorján, jeden punkt Kuciapa. I proszę Państwa, mamy wynik w tym momencie 3-3. Wynik spotkania 10-8 dla Motor. A więc jak na razie obserwujemy mimo wszystko walkę 10-8, 2 punkty różnicy na korzyść Motoru. No, zobaczymy jak będzie dalej. Lake Adams pewnie pojechał po zwycięstwo w tym biegu. Widzieliśmy, że tu na tym pierwszym łuku Zsoltán Adorján jeszcze próbował walczyć, ale później zobaczył, że chyba nie ma sensu, przepraszam za sformułowanie, szarpać się. Jeszcze jest czas, aby udowodnić swoją klasę w pozostałych występach. Lake Adams przegapił swoją szansę występu w Boyens podczas półfinału w Bradford. Trochę szkoda, naprawdę miał szansę wtedy wystąpić. To dobry zawodnik, dobrze jechał także w zeszłym sezonie. Gdy miał 17 lat, wywalczył pierwszy tytuł mistrza Australii do lat 21. Jest oczywiście, jak każdy z obcokrajowców, którzy jeżdżą w polskiej lidze, złotym medalistą mistrzostw świata juniorów z 91 roku. Było to Pfaffenhoffen. Jeździ w Anglii od 89 roku. Zmieniał już kluby, był w Paul, Swindon, ostatnio w Arenie Essex. Czy dzisiejszy tor nie jest niebezpieczny? No, wszystkie tory są niebezpieczne, ale po prostu trzeba sobie radzić na każdym torze. W szóstym biegu ponownie spotyka Pan się z Wilkiem, który ostatnio prawie wszystko wygrywał. Nie boi się Pan tego pojedynku? Pana, no, kto wygra start, ten będzie jechał. Nie ma walki na takim torze. W czwartym biegu wystartują Paweł Staszek w kasku niebieskim i Mordel w kasku czerwonym, para Lublinian przeciwko Winiarzowi w kasku białym i Petranowowi w kasku żółtym. To zawodnicy stali. No cóż, tak na razie 10-8 dla Motoru. Zobaczymy, jak wypadnie konfrontacja w tym czwartym biegu. Winiarz, zawodnik stali, wyszedł dobrze i w tej chwili zwiększa przewagę. Mordel, który w swoim pierwszym występie miał 2 punkty na drugiej pozycji. Na trzeciej jedzie Staszek i na czwartej Georgi Petranow. Georgi Petranow, proszę Państwa, jest spokrewniony z byłym trenerem Stali Rzeszów, który wprowadził właśnie drużynę do pierwszej ligi, Aleksandrem Petrowem, który w tej chwili już jednak nie prowadzi tego zespołu. Przed chwilą zachwianie na motorze Staszka, które wykorzystał Petranow, przeszedł na trzecią pozycję. Winiarz, Mordel, Petranow
i Staszek, który dzięki temu technicznemu błędowi tam wpadł w jakąś wyrwę, stracił trzecią pozycję, a tym samym jeden punkt. Jeden punkt, proszę Państwa, który jest wymiernie oceniany przez kierownictwo drużyny w Złotówkach lub Markach Zachodnio-Niemieckich. Trzy punkty Winiarz, dwa punkty Mordel, jeden Petranow. Wynik meczu 4, wynik tego biegu 4-2 dla gości i remis po czterech biegach 12-12. Proszę Państwa, powiedziałem tutaj, że zawodnicy dostają za jeden punkt wynagrodzenia w markach lub złotówkach. Szczególnie chodzi to o zawodników zagranicznych. Nie jest to już takie Eldorado jak dawniej. Minęły te czasy, przekonał się o tym m.in. szef Morawskiego Zielona Góra, pan Morawski. To on pierwszy, sprowadzając zagranicznych zawodników, płacił właśnie te, jak się mówiło wtedy, niebotyczne stawki. Ale proszę Państwa, z drugiej strony spojrzmy na to inaczej. Czy nawet 5000 marek dla takiego zagranicznego zawodnika, chociaż oczywiście to dużo pieniędzy, ale porównajmy to na przykład do piłkarzy, którzy zarabiają zdecydowanie więcej za takie ryzyko. Kiedy to naprawdę można stracić zdrowie, tak jak na przykład Per Jonsson, doskonały zawodnik Apatora Toruń, który podczas meczu z Polonią Bydgoszcz w zeszłym sezonie tak niefortunnie upadł, że w tej chwili jest na wózku inwalidzkim i jego marzeniem jest to, aby mógł w ogóle powrócić do takiej sprawności, aby mógł móc normalnie chodzić o własnych siłach. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że zawodowcy, proszę Państwa, sami dbają o swój sprzęt, oczywiście pomagają sponsorzy. To wszystko kosztuje bardzo dużo pieniędzy. A więc w kasku białym Piotr Gancarz, w kasku żółtym jego partnerem będzie Zsoltán Adorján, w kasku niebieskim Robert Szewczyk i w kasku czerwonym Lake Adams. Adams z zewnętrznego toru, jeszcze za Adorianem, ale już zrów, oj, tam było niebezpiecznie, stracił rytm, zderzył się z tylnym kołem Adoriana, tym razem Adorian nie odpuścił, Adorian pierwszy, proszę zobaczyć, na drugiej pozycji Gancarz wcisnął się tam już, Adams po wewnętrznej, bardzo dobrze, technicznie, dżentelmeńsko jeżdżący zawodnik, w tej chwili na drugiej pozycji. I będzie atakował Adoriana. Teraz zobaczymy, jak na tym łuku, jak odjedzie Adorian. Nie na tyle, aby znalazł tam miejsce. Teraz jeszcze nie. Słyszałem rozmowy kibiców, którzy twierdzą, że po tym, jak zobaczyli Adamsa w akcji dzisiaj, że on dzisiaj zdobędzie komplet. No, zobaczymy. Adorian przed Adamsem, a potem już daleko w tyle Gancarz i czwarty zawodnik gospodarzy, Szewczyk. Zsoltán Adorján, proszę Państwa, na Węgrzech ma dosyć ciężką sytuację. Wiadomo, tam ligi nie ma, ale on ma swój własny team żużlowy i jakoś sobie radzi. Trzy punkty Adorján, dwa punkty Adams, jeden punkt Gancarz, 0-0 Szewczyk i zwycięstwo Stali 4-2. I mamy wynik 16-14 dla gości. Dwa punkty przewagi Stali Rzeszów. Lake Adams z zewnętrznego toru. Proszę zobaczyć w tym momencie Adorián. Adams. Lepszą miał pozycję wyjściową Adorián. Za daleko, za szeroko odjechał. I teraz ten moment. Tylne koło Adoriana. Adams bardzo blisko, ale tu cały czas było zostawiane to miejsce. Ale proszę zobaczyć, jednak stracił rytm. Wyjechał troszeczkę w kierunku bandy. I przez moment tutaj nawet mógł znaleźć się na czwartej pozycji.
kasku białym Janusz Ślączka, w kasku żółtym Rafał Wilk, para Stali Rzeszów. Przeciwko Muszyńskiemu w niebieskim i Kępie w czerwonym. Znowu pewnie Ślączka, Kępa na drugiej pozycji, trzeci jest Muszyński, słabiej Wilk, który tym razem nie znalazł dla siebie miejsca na tamtym wirażu, ale proszę zobaczyć, w tej chwili atakuje trzecią pozycję Muszyńskiego. Janusz Ślączka przed Markiem Kępą, Muszyńskim i Wilkiem. Zobaczymy, czy dojdzie teraz do walki na torze. Zawodnicy już przyzwyczaili się do tych warunków, jak to się mówi w żargonie żużlowym, wjechali się troszeczkę w tor. Ale jak już podkreślam, proszę Państwa, dzisiejsza pogoda troszeczkę przeszkadza dobremu widowisku. Ślączka, spokojnie jadący w tej chwili Kępa, za nim Muszyński i spokojnie, wolno jadący, nie walczący już Rafał Wilk. Janusz Ślączka, 3 punkty, Kępa 2, Muszyński 1, Wilk 0, remis 3-3. Wynik spotkania 19-17 dla gości. W meczu z Polonią zaledwie 2 punkty, tutaj 2 pierwsze biegi wygrane. Jak to się robi? No, z Częstochową było bardzo słabo. Zawodził mnie sprzęt. Także wczoraj dopiero ten motocykl dopracowałem, później godzinach wieczornych. Także jechałem dzisiaj w ciemno. No, na razie wychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A przed nami, proszę Państwa, bieg 7, bieg, w którym startują juniorzy. W pierwszym meczu pierwszej rundy z włókniarzem Częstochowa aż 32 punkty z ogólnej sumy 56 właśnie zdobyli dla Stali młodzieżowcy. Natomiast dla po 7 biegach 24-18 dla gości, dla Stali Wanpur Rzeszów, 6 punktów różnicy. Trener Motoru Lublin, jak tu twierdzą kibice, decyduje się na pokerową zagrywkę. 2 rezerwy taktyczne za Muszyńskiego, Adams w kasku niebieskim i za Mordela w kasku czerwonym Kępa. W Stali w kasku żółtym Rafał Wilk i w kasku białym Piotr Winiarz, który jedzie dzisiaj bardzo dobrze. Ma na swoim koncie 6 punktów. Każdy zawodnik może, proszę Państwa, pojechać 6 razy, w związku z tym no, w swoich regularnych startach jeszcze wystąpią Kępa i Adams, ale to jest właśnie ta zagrywka pokerowa trenera lublinian, pana Wierzchowskiego. Zobaczymy, jakie da efekty. Chodzi po prostu o to, żeby teraz już goście nie odjechali za daleko gospodarza. Lejka Adams, tak jak było do przewidzenia, wypełnia swoje zadanie, jadąc na pierwszej pozycji. Drugi jest Winiarz, potwierdzając tym samym bardzo dobrą dzisiejszą dyspozycję. Trzeci Rafał Wilk, który dzisiaj, można powiedzieć, troszeczkę zawodzi w porównaniu z tym swoim doskonałym występem w pierwszym meczu, kiedy to wywalczył komplet 15 punktów. Na czwartej pozycji niestety, proszę Państwa, Marek Kępa. Lake Adams w Mistrzostwach Australii w zeszłym roku zajął 3 miejsce za Jasonem Crumpem i Craigiem Boysem. A w klasyfikacji końcowej sezonu, takie jeszcze informacje do dopełnienia, naszej ligi zajął 5 miejsce na 12 meczy, zdobył 158 punktów, jeden bonus w sumie 159 punktów. Średnia za mecz 13 250 tysięcznych, średnia za bieg 2,53. Adams, 3 punkty, 2 punkty Winiarz, 1 punkt Wilk. Panie Robercie, minęło niewiele czasu od tego fatalnego wypadku. Jak pan się czuje dzisiaj? No cóż mogę powiedzieć, czuję się lepiej niż w pierwszych dniach. Miałem złożony operacyjnie obojczyk w środę. W tą środę mija tydzień. Będę poddawany kontrolnemu prześwietleniu i
mam nadzieję, że wszystko jest poskładane ok i wszystko się zrośnie jak należy. Jakie są rokowania lekarzy? Jak długo będzie przebiegała rehabilitacja? Z tego, co słyszałem, z przykrością muszę stwierdzić, że to troszeczkę potrwa, bo jednak obojczyk nie jest tak groźną kontuzją jak łopatka, którą miałem połamaną w czterech miejscach. Czy jest szansa, że jeszcze w tym sezonie wróci pan na tor? Tak, oczywiście. W tym sezonie wystartuję na pewno. W takim razie życzymy zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję. Po 8 biegach 27 do 21 dla Stali Vanpour. W 9 znowu zobaczymy Marka Kempę w kasku czerwonym. Jego partnerem będzie Dados za Szewczyka w kasku niebieskim. Petranow, któremu dzisiaj nie idzie, w kasku żółtym, to zawodnik Stali. I Ślączka w kasku biały. Petranow jak na razie tylko jeden punkt. Trener, dotychczasowy trener Stali, Aleksander Petrow, jest zdjęcie Petranowa z córką. Petrowa ożeniony jest Petranow, który na stałe mieszka w Rzeszowie i zaklimatyzował się tam. Ale teraz już sytuacja na torze. Znowu Marek Kempa. Proszę Państwa, na czwartej pozycji. Natomiast Ślączka. Znowu pewnie wygląda ten zawodnik. Pierwszy. Dados na drugiej pozycji. Petranow jest trzeci i czwarty. Kempa. Petranow ma duże trudności na tym torze. Mówi się o tym zawodniku, że nie jest on najlepiej technicznie jeżdżącym żużlowcem. Lubi suche tory, tak zwane lotniska. Tam pokazuje swoją siłę. Proszę Państwa, każdy z zawodników dobrze jeżdżących na żużlu mają, to jest nie tylko jazda, technika jazdy, to także, proszę Państwa, kondycja fizyczna, praca na siłowni. Proszę zobaczyć, jak wyglądają ci zawodnicy, jak się rozbiorą. Mocne ramiona, często po prostu tak puchną mięśnie, tak pracują te mięśnie ramion, jak się trzyma tą kierownicę, skręcając tam ciągle w tym poślizgu, że po prostu nie wytrzymują i często zamiast, niektórzy zgłaszają defekty, a to wcale nie są defekty, tylko po prostu wysiadły ręce. Proszę Państwa, 3 punkty Ślączka, 2 punkty Dados, 1 punkt Petranow, 4 do 2 zwycięstwo Stali, no i 31 do 23 zwiększa się przewaga gości. To jest początek sezonu. Nie wszyscy zawodnicy mieli takie możliwości, aby jeździć na przykład w Australii. Zresztą różne są teorie, jeśli chodzi o to. Niektórzy twierdzą, że właśnie na przykład taki wyjazd Adama Łabęckiego z Unileszno był niewypałem, prawie że w ogóle nie wystartował. Z kolei bracia Golobowie, którzy pojechali, twierdzą, że właśnie było im to potrzebne. No, na pewno kontakt z żużlem jest konieczny, kontakt z torem. A ja jeszcze wrócę do mojej opowieści o kondycji fizycznej, proszę Państwa, właśnie podczas tego martwego sezonu, kiedy zawodnicy jeżdżą, muszą ciężko pracować w siłowniach, ciężko dźwigać ciężary, a przecież niekiedy naprawdę nie ma na to pieniędzy. No, to wszystko kosztuje. Kiedy zawodnicy nie jeżdżą, to nie zarabiają. Jeżeli ktoś nie ma dobrego sponsora, naprawdę bardzo ciężko jest przygotować się samemu do sezonu. Na razie idzie nieźle, jeszcze zostało kilka biegów. Czy wierzy już Pan w końcowy sukces? No nie, nie można powiedzieć tutaj o końcowym sukcesie. No, jedzie się do końca. Niemniej jednak no, trzeba zaznaczyć, że cały zespół wyraża chęć walki na tym trudnym torze i podejrzewam, że chyba no, jakoś
chęć tej walki uwieńczy końcowy sukces. Słabiej jedzie Rafał Wil, który tak genialnie wypadł w Bydgoszczy. Jaka jest tego przyczyna? No Rafał po prostu ma kłopoty ze startem. No, w tej chwili już jakby odnalazł się, ale jechał no niestety z Lee Adamsem i z Markiem Kempą. No. Naszym sukcesem było tutaj zremisowanie 3-3 no, z najlepszą chyba parą motoru Lublin i tutaj nasza zmiana winiarza do tego wyścigu, a dwie zmiany taktyczne w Lublinie, no niestety no, niewykorzystane chyba w takim wyścigu. Dziękuję bardzo. W biegu 10 pojedzie Żolta Nadorian w kasku żółtym, z Maciejem Kuciepą w kasku białym, przeciwko Staszkowi w kasku niebieskim i Mordelowi w kasku czerwonym. Mordel, proszę Państwa, miał taką nieprzyjemną przygodę podczas meczu z Polonią Bydgoszcz pierwszej rundy drużynowych mistrzostw Polski. Gdy zjeżdżał z toru, zapalił mu się motocykl. W związku z tym mechanik Rune Jensen, który przygotowuje motocykle Lublinian, od kilku dni jest właśnie tu na miejscu i sprawdza wszystkie motocykle jeszcze raz, czy nie było to jakiegoś błędu w sztuce. Decydujące biegi przed nami. I przyznam się, że z tego co widzę, ciężko będzie Lublinianom wywalczyć zwycięstwo. Bardzo dobrze poszedł Mordel, ale proszę, znowu za szeroko wykorzystał to Żolta Nadorian, ale jeszcze nie rezygnuje. Nie rezygnuje. No i cóż. Adorian na prowadzeniu, Kuciapa jest drugi, trzeci Mordel i czwarty Staszek. Sytuacja znowu ustabilizowana. Żolta Nadorian i Kuciapa, jeżeli tak zakończyłby się ten bieg, byłoby kolejne zwycięstwo. Gości 5 do 1. Oj, oj, Staszek zakopał się na wirażu i już dalej nie jedzie. I pewnie defekt motocykla, proszę Państwa, i pewnie para stali Żolta Nadorian i Kuciapa po zwycięstwo 5 do 1. Jeszcze ostatnie metry, wyścig bez historii i tu jeszcze proszę 3 punkty Adorian, 2 Kuciapa i Mordel dojeżdża. Spokojnie. Znowu chyba też była jakaś awaria sprzętu. No cóż, 5 do 1, 36 do 24 dla Stali Rzeszów. Do 24 prowadzenie Stali Rzeszów. Coraz gorsze humory kibiców motoru Lublin. No nic dziwnego. W biegu 11 Piotr Winiarz w kasku białym i Georgi Peranow w kasku żółty przeciwko Adamsowi w kasku czerwonym i Dadosowi w kasku niebieskim. Jedyny zawodnik motoru, który walczy, Adams. Dwa zwycięstwa i jedno drugie miejsce. Wąsko było. I proszę, Winiarz. Winiarz, proszę Państwa, a drugi jest Petranow. Zobaczymy, co teraz zrobi Lejka Adams. Już go ma. Już szeroko. Jeszcze może się utrzymać. Podjechał, spojrzał, co się dzieje i odpuścił już. Adams znany jest z tego, że jeździ bardzo walecznie, a jednocześnie bardzo fair. I proszę Państwa, będzie wykluczenie. Będzie wykluczenie. Troszeczkę zamieszania na torze.
W tym momencie zawodnicy jeszcze jadą dalej, oczywiście wykluczony. Wykluczony Petranow, który jedzie dalej. Który jedzie dalej. Sędzia jeszcze pokazuje wyraźnie wykluczenie, ale Petranow zdaje się tego nie widzieć. I proszę Państwa, teraz Lejka Adams, ale się narobiło na torze. Petra, proszę Państwa, przepraszam, bo Petranow wzorem Michaela Schumachera, który kiedyś też przeoczył w tamtym sezonie czarną flagę, nie zareagował. 4-2 dla motoru. Dzięki temu wykluczeniu 4-2 dla motoru. Wynik meczu 38 do 28 dla Stali Rzeszów. 10 punktów przewagi Stalowców. Wykluczony Petranow. Według sędziego podciął na nosa. Ja stałem na trybunie, nie widziałem tego. Absolutnie nie było podcięcia. Danus po prostu odskoczył pod kolejnę. No ale decyzja sędziego jest decydująca. A winiarz prowadząc, myślę, że ma żółty pokrowiec i przypnął gaz. Dlatego biegle z Biłdos przegrali. No. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zaczyna padać śnieg na torze w Lublinie. Emocje wzrastają. 38 do 28 przewaga Lublinian. W tej chwili w 12 biegu Muszyński w kasku niebieskim. Kuciapa, Sitka w kasku białym, Kępa w kasku czerwonym, Adorian w kasku żółtym. I jest walka. Adorian, Muszyński walczy Kępa o trzecią pozycję z Kuciapą. Bardzo daleko wyniosło. Niestety Kempe w tej chwili jedzie na czwartej pozycji. Nie ma już tego czerwonego pokrowca na kasku. Także Kempa na czwartej pozycji. Adorian przed Muszyńskim, Kuciapą i Kempa chyba już nie doklusuje do tej pierwszej trójki. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że są defekty. Proszę Państwa, Lejka Adams wygrywając swój 11 bieg miał motocykl nie swój, ponieważ... Oj, proszę Państwa, co się dzieje? Właśnie jak gdybym wykrakał. Muszyński zjechał. Chyba guma, z tego co widzę, na trzeciej pozycji za chwilę. I wygrywają Stalowcy przez to 5 do 1. 43 do 29, ale pecha ma motor. Po tym lepszym biegu 4-2 pech i przegrany 12 bieg 5 do 1.
Miałeś jakieś problemy z motocyklem? Tak, sprawa wyglądała gorzej niż myślałem, ale już wszystko jest w porządku i mogę na nim jeździć dalej. 43 do 29 dla stali Wampur Rzeszów. W biegu 13 jedna zmiana za Szewczyka w kasku niebieskim Mordel, to zawodnik Lublina, Adams w kasku czerwonym, a ścigać z nimi będą Ślączka w kasku białym i Rafał Wilk w kasku żółtym. Doskonali są ci młodzieżowcy stali Rzeszów, trzeba przyznać. Dlatego nie było przypadkiem zdobycie przez nich tytułu drużynowych mistrzów Polski właśnie młodzieżowych. Jest także jeszcze jeden bardzo dobry zawodnik, Rafał Trojanowski, który dzisiaj jest co prawda na stadionie, ale rękę ma na temblaku i grać nie może. Jechać nie może, przepraszam, w tym momencie sędzia pokazał, że trochę za blisko się ustawili zawodnicy. Chodziło o Ślączkę, ale już wszystko w porządku i za chwilę wystartują. Mordel. Dobrze pojechał Mordel. Adams na razie na czwartej pozycji już wjechał na tą wewnętrzną część toru. Będzie próbował, jest, będą próbowali teraz 5 do 1. Teraz pokazali właśnie jak jeździ. Tak powinna wyglądać jazda parami, proszę Państwa. Bardzo dobrze. Mordel. Adams teraz asekuruje. Trzeci jedzie Wilk, a czwarty Ślączka, który ma defekt motocykla prawdopodobnie. Jeszcze sobie wolniutko będzie jechał do końca, bo wszystko się może zdarzyć. I proszę Państwa, ostatnie okrążenie. W międzyczasie zaraz zostanie zdublowany Ślączka, który już nie bierze udziału w wyścigu oczywiście. Adams 3 punkty, Mordel 2 punkty, 1, Rafał Wilk 5 do 1, wynik meczu 44-34. Dwa słowa, panie Januszu, co się stało? Podjeżdżający złapał mnie za rękę. Ja stałem na swoim polu, Adams wjechał na moje pole. Ja stałem, żeby się Adams odsunął, a ten podjeżdżający mnie złapał za rękę, gdy puszczałem sprzęgło, zapaliło się zielone światło. No i dlatego byłem czwarty ze startu. Czy ktoś z ekipy złożył oficjalny protest? Tak, kierownik poszedł zgłosić to sędziemu. Co się stało? Po prostu kierownik drużyny rzeszowskiej sądził mnie, że ja Ślączkę za rękę złapałem przy starcie. Jednak to było niemożliwe, bo ja dwa kroki do przodu podeszłem. A sędzia pokazał miało chorągiewkę, żeby pan Ślączka się odsunął. No cóż, wysłuchaliśmy racji obu zainteresowanych stron. Teraz obejrzymy sobie spokojnie tą sytuację. Chyba tym razem, proszę Państwa, Janusz Ślączka nie miał racji. Ale rozmawiałem wielokrotnie z zawodnikami na różne tematy i mówili mi, że dochodzi do takich sytuacji na naszych żużlowych torach. Teraz z mojego punktu widzenia nic tu niestety nie było. Mamy już pierwszy z biegów nominowanych, bieg 14. Ślączka w kasku żółtym i Kuciapa w kasku białym przeciwko Kępie w czerwonym i Radosowi niebieskim. Dadosa podniosło na starcie. Świecę taką nam pokazał tutaj i został na czwartej pozycji. Tymczasem Ślączka, który bardzo dobrze dzisiaj się nam prezentuje na pierwszej pozycji. Drugi jest jego Kuciapa. Trzeci Kępa, daleko w tyle Dados. Nie podawałem Państwu celowo czasów osiągniętych w ciągu dzisiejszych biegów, dlatego że wiadomo, że na takim torze nie można dokonać cudów. Przypomnę tylko, że rekord toru należy od 92 roku, od października 92 roku do Hansa Nielsena 67,85 sekundy, a najlepszy czas to 69,23 dzisiaj osiągnięty przez Adamsa w biegu trzecim.
Tymczasem Dados już, proszę Państwa, kolejny defekt. Dados zjechał z toru i w tej chwili samotnie Ślączka oraz Kuciapa zmierzają po zwycięstwo. I cóż, w związku z tym wiadomo już, ponieważ tylko Stalowcy potrzebowali dwóch punktów, aby przekroczyć tą granicę 45 punktów do zwycięstwa. Wszyscy wiedzieli, że i tak to się stanie. Zwycięstwo podwójne, 5-1 Stali Rzeszów. Mecz rozstrzygnięty na korzyść gości. 5-1 49-35 Na zakończenie znowu zaczął padać śnieg. Całe szczęście, że zawody odbyły się i właśnie w tej chwili dopiero pogarszają się znowu warunki atmosferyczne. Zwycięstwo Stali Rzeszów nie ulega już wątpliwości. W biegu 15 Adams w kasku czerwonym i Mordel w kasku niebieskim przeciwko Adorianowi w żółtym i Winiarzowi w białym. Jeszcze na pożegnanie Adams na pewno będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Proszę zobaczyć, jak poszedł Winiarz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze poszedł Winiarz, proszę Państwa, który na torze w Lublinie wyprzedza w tej chwili Adamsa. Kapitalnie. Trzeci Mordel i czwarty Adorian. Zobaczymy, czy Adams odpuści sobie ten 15 bieg, czy też jednak nie pozwoli sobie na taki afront, aby wygrał z nim skądinąd bardzo dobrze dysponowany w dzisiejszym dniu Winiarz. Znowu się porobiły takie dwie pary. W pierwszej Adams i Winiarz i w drugiej Mordel z Adorianem. Z tym, że Węgier nie walczy o ten jeden punkt. Niepotrzebny jest akurat jego drużynie, aby zwyciężyła. I wygląda na to, że Adams chyba już nie dojdzie. Coraz większa przewaga. Ostatnie metry i Winiarz przed Adamsem. Trzeci przyjeżdża Mordel. Czasem już zawodnicy do pierwszego biegu, w którym zobaczymy. W kasku niebieskim drużynie Wybrzeża Jacek Woźniak, w kasku czerwonym lider drużyny.